Ja myślę, że po to tu jesteśmy i słuchamy słów Boga, który przychodzi, bo chcemy nasze życie uczynić szczęśliwym. Chcemy to nasze życie rozumieć. W tym świecie, który dzisiaj coraz częściej, myślę, przypomina taką duchową pustynię, w którym człowiek biegnie właściwie nie wiadomo za czym, w której coraz częściej człowiek traci sens życia, kiedy nawet przestaje sobie zadawać trudne pytania, rodzi się w nas gdzieś ta wielka tęsknota do tego, byśmy przeżyli to życie w pokoju. Przychodzimy tutaj, myślę, słuchamy słowa po to, by mieć w sercu pokój, po to, by sensownie przeżyć to życie. Myślę, że po to, by usłyszeć od Boga, jak to nasze życie ludzkie ma wyglądać. Bo wierzymy, że Bóg, dając nam różne wydarzenia, chce, żeby to życie było przeżyte sensownie. Bo Bóg nas prowadzi. Nie wiem, czy macie dzisiaj w sercu to takie doświadczenie i to przekonanie, że cokolwiek w naszym życiu się dzieje, to dlatego, że Pan nas prowadzi. To dlatego, że Pan nas prowadzi. To, myślę, bardzo ważne, by to wiedzieć. Siostry i bracia Ignacy Loyola. Nie wiem, czy ktoś z was zna duchowe ćwiczenia Ignacego Loyoli. Ignacy Loyola kiedyś powiedział, że szczęście człowieka rodzi się z tego, że człowiek żyje w zgodzie z wolą Boga. Takie wydaje się proste i takie naturalne. I właściwie, kiedy zaczynamy przeżywać rekolekcje ignacjańskie, nie wiem, czy ktoś z was był kiedyś na rekolekcjach ignacjańskich, albo kiedy czytamy ćwiczenia duchowe, jest jedno zdanie takie, które pokazuje, dlaczego nam jest tak trudno żyć zgodnie z wolą Boga. Albo jeszcze więcej, dlaczego w naszym życiu jest tak trudno rozpoznać wolę Boga. Dlaczego my dzisiaj szukamy tej woli po omacku? Bo święty Ignacy Loyola mówi tam takie zdanie. By żyć zgodnie z wolą Boga, to jest jeden warunek. Trzeba odsunąć wszystkie nasze ludzkie nieuporządkowania, wszystkie nasze przywiązania, które są przywiązaniami bardzo często nieuporządkowanymi. A to znaczy, że trzeba, żeby w nas coś umarło. Skoro jesteśmy dzisiaj tutaj, słuchamy Słowa Bożego i chcemy poszukiwać woli Boga, to chcemy wierzyć, że On przychodzi dzisiaj w darze Słowa. Jestem pełen podziwu, jak to Słowo dzisiaj nas prowadzi, bo dwie postaci, dwa obrazy i pięknie pokazane to, jak w tych dwóch postaciach odbija się to, co znaczy iść zgodnie z wolą Boga i co znaczy iść obok woli Boga. Pierwsza postać, bracia i siostry, to jest Herod. To jest Herod. To jest człowiek, który ma jakąś swoją historię, swoje przywiązania. I zacznijmy od tego, że to jest człowiek, który ma przywiązanie do władzy, niewątpliwie. Ale rodzi się pytanie, skąd on to ma. Jak poczytamy troszkę każdą jedną uczciwą historię starożytności, to wiemy, że cała rodzina Heroda przez pokolenia miała to wielkie przywiązanie do władzy. I to wielkie przywiązanie do władzy generowało konflikty, generowało wojny. I to wielkie przywiązanie do władzy było przekazywane z pokolenia na pokolenie. Znamy troszkę historię rodziny Heroda, dzisiaj Herody Tetrarchy. Wiemy, jak skończył, jak wielkie przywiązanie do władzy miał Herod Wielki, jego ojciec, jaka była związana z tym historia. Znamy też troszkę historię jego brata, historię Agryppy,
który też kazał ściąć ostatecznie świętego Jakuba, który też uwięził świętego Piotra. I w sercu Heroda Tetrarchy było też to nieuporządkowanie. Ale od razu trzeba zaznaczyć jedną rzecz, bracia i siostry. Nie tak dawno w Kościele to było głośno o tym. Mówiło się dużo o grzechu pokoleniowym. Nie ma czegoś takiego. Jedynym grzechem, którym człowiek się rodzi, dziedzicznym jest grzech pierworodny. Co to znaczy? To jest słowo dobrej nowiny. To znaczy, że Herod nie urodził się z tymi przywiązaniami. To znaczy, że on przyjmował je za czasu swego życia. On żył w środowisku, gdzie te skutki grzechu poprzednich pokoleń ciągle wywierały na niego presję. Ale był człowiekiem, który był obrazem Boga. Chcę wam o tym powiedzieć, bo my dzisiaj mamy często z tym problem. My przechodzimy z takiego doświadczenia duszpasterskiego, mogę powiedzieć, to jest ogromny dzisiaj problem. Wywodzimy się z przeróżnych rodzin. Wiecie, że dzisiaj jest problem z rodziną. To dlatego papież teraz zwołał ten synod biskupów. Dlatego obradowali przez ostatnie dni nad tematem rodziny. Ponieważ dzisiaj bardzo duży problem jest z rodziną. I dzisiaj wielu z nas, wychodząc z różnych historii, z różnych środowisk, myśli sobie tak: to w moim życiu się już nic nie zmieni. Jestem jakoś tym naznaczony. Jestem jakoś naznaczona. I tak sami siebie piętnujemy historią naszych rodziców, dziadków, nie wiem, kogo jeszcze. Oczywiście, my wchodzimy w pewne schematy. My przecież wychowujemy się w tym środowisku. Ale nie jest tak, że my z natury tacy jesteśmy. Nie wiem, czy czytaliście dzisiaj uważnie to słowo, czy słuchaliście, bo to jest słowo przepiękne, które pokazuje, posłuchajcie jednego zdania dzisiaj w Ewangelii. Ono brzmi tak. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, bo przecież chętnie go słuchał. Wiecie, co to jest niesamowite? Pomimo tego, że uwięził Jana w więzieniu, bo był człowiekiem żądnym władzy i myślał, że mu się wszystko należy, bo ulegał także władzom i rządzy, myślę, tej nieuporządkowanej miłości. Bo najpierw dla posiadania ziemi, władzy, wziął sobie za żonę córkę Arteasa, potem ją zostawił. Jak się poczyta troszkę historię Flawiusza, to wiemy, że przy walkach różnych stracił całą armię. Potem, kiedy znudził się jedną żoną, to sobie wziął żonę brata swojego Herodiadę, która stała się przyczyną śmierci później Jana Chrzciciela. Człowiek, któremu wydawało się, że wszystko może, nie mógł zgładzić Jana Chrzciciela. Miał do niego respekt. Dlaczego? Bo chętnie go słuchał. Dlaczego? Bo Jan głosił słowo Boga. Bo Jan był głosem wołającym na pustyni. Był słowem Boga. Co to znaczy? Że słowo Boga dotykało serce Heroda. Wiecie, ja sobie myślę o tym, jaka walka musiała się odgrywać w sercu Heroda wówczas. Ja mu tego nie zazdroszczę. Bo to był moment w jego życiu bardzo szczęśliwy. Wydaje się, że to słowo już powoli zaczynało wydawać jakieś owoce. On chętnie go słuchał. Być może jego życie za chwilę by się zupełnie odmieniło. Bo czuł, że to słowo ma moc. Bo czuł, że to życie, którym żyje, jest do tej pory jakieś nie takie. Może już widział dosyć zbrodni.
I wtedy, kiedy pojawia się w człowieku walka dobra ze złem, nie przeżywacie tej walki codziennie? Zło wykorzystuje każdy durny motyw do tego, żeby udowodnić, że niemożliwe, żeby coś w twoim życiu się zmieniło. Tutaj wykorzystał nieuporządkowane pragnienia Herodiady, kaprys dziewczynki, może dana obietnica po pijaku, przecież była impreza. Herod, który przed chwilą wydawało mu się, że wszystko może, okazał się bardzo słaby. I w tej słabości najgorszy dramat. Myślę, czujecie to napięcie. W jego historii słowo przegrało. Ale to pokazuje, bracia i siostry, jedną bardzo ważną rzecz, że w nikim z nas nie jest tak, że jest tylko zło. I na nikogo z nas nie wolno patrzeć jak na człowieka do cna przeszytego złem, że ktoś z nas jest skazany na zło. Ewangelia mówi bardzo jasno, nikt z nas nie jest skazany na zło. Herod stał w obliczu pewnej decyzji. Mógł się uchwycić słowa, które dawał mu Bóg. Bardzo jasnego słowa, klarownego, wypowiadanego przez Jana Chrzciciela. Stał na granicy. Był tak blisko Boga. Dlaczego w nim to słowo przegrało? Pierwsza rzecz to żądza władzy. To żądza władzy. Druga rzecz to przywiązanie do namiętności. Pokazał, że będąc w cudzysłowie silny, ogrom swojej niemocy, swoją jakąś ogromną ludzką słabość, w jego mocy okazała się przepotężna niemoc. Taki paradoks na marginesie. Ilekroć my jesteśmy mocni w naszym życiu, zawsze objawia się jakaś nasza niemoc, prędzej czy później. Słowo w nim przegrało i Herod był człowiekiem bardzo nieszczęśliwym. Myślę, że gdzieś to pod skórą czuł. Ale my nie jesteśmy w stanie, i chcę, żebyście to zapamiętali, może z tej konferencji, to jedno zdanie. My nie jesteśmy w stanie pójść za wolą Boga tak długo, jak długo w nas są przywiązania do naszych nieuporządkowanych namiętności. Dopóki nie jesteśmy w stanie się tego wszystkiego puścić. I druga osoba, druga postać tej Ewangelii to jest Jan, w którym paradoksalnie słowo zwycięża. Bo w Janie dokonuje się, myślę, to, co nie dokonało się w Herodzie. Mianowicie ciągłe umieranie jego ludzkich przywiązań. Jan był też tylko człowiekiem. Wiecie, że w pewnym momencie była taka historia, że Jan, kiedy chrzcił nad Jordanem, to przychodzili do niego z każdej okolicy. Widzieli w nim człowieka wielkiego, potężnego, jakiś ogromny autorytet. Miał swoich uczniów i musiał wygrać. Słowo musiało w nim wygrać. Z namiętnością posiadania wiedzy, władzy, autorytetu, kiedy powiedział i wskazał na Jezusa, to jest Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Kiedy pozwolił swoim uczniom odejść, to jest moment, w którym wygrało w nim słowo. To jest prawdziwy prorok, który nie tylko głosił słowo, ale tym słowem żył, który przyjął to słowo. Rozumiecie? Jan był człowiekiem, który
coraz bardziej pozwalał, żeby umierały w nim jego ludzkie przywiązania, namiętności. Nawet za cenę tego, że umarł śmiercią, można powiedzieć, głupią. Bo kiedy czytamy dzisiaj czytanie z Jeremiasza o proroku, tak, kiedy czytamy to słowo, oto ja uczynię ciebie dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali, murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i przywódcom, kapłanom, będą walczyć przeciw tobie, lecz nie zdołają cię zwyciężyć, bo ja jestem z tobą, mówi Pan. To pytamy się, to gdzie był Pan, kiedy nawet nie chodziło o królów judzkich, o władców i wielmożnych tej ziemi, o kaprys jednej dziewczynki? Pan był w środku tego wydarzenia. Pan był w środku tego wydarzenia. Bo Jan, pamiętacie ten moment, całe życie przygotowywał się do tego momentu, do momentu śmierci. Do momentu, w którym Słowo przyjął za swoje, to Słowo, które Jezus powiedział, kto chce zachować swoje życie, straci je. Lecz kto straci z mojego powodu, ten je zachowa. Musiał wszystko przewartościować i całe życie przewartościowywał. Dał się prowadzić Słowu. Po kolei pozwalał, by umierały w nim ludzkie namiętności, ludzki sposób myślenia. Pamiętacie, kiedy został uwięziony i wydawało się, że Jezus zostawił go na pastwę losu? Bo Jezus sobie był tam, a on siedział w więzieniu i posłał swoich uczniów z pytaniem: idźcie, zapytajcie, czy on jest na pewno tym. To znaczy, że w nim musiała dokonywać się potężna walka i bardzo realna walka. I że to umieranie namiętności musiało bardziej boleć, ale ostatecznie Słowo zwyciężyło. I nie wiem, czy wiecie, ale Jan jest nazywany dzisiaj największym z proroków. Żaden inny nie narodził się większy z proroków. Tak powie o nim Słowo. Wiecie dlaczego? Bo on w pełni zapowiedział życie Chrystusa. Bo Jezus umarł też śmiercią, powiedzmy sobie, głupią. Śmiercią, która nam się nie mieści w głowie. Jak Bóg pozwolił się ukrzyżować? Jak Bóg pozwolił? Przecież mógł zupełnie inaczej sobie z nami poradzić. A On umarł za nasze kaprysy. A On umarł dlatego, że w nas są ludzkie nieprzywiązania. A On umarł dlatego, żeby wszystkie nasze maski, wszystkie nasze te warstwy zła odgrzebać, żeby stamtąd wyciągnąć, wydobyć ten najpiękniejszy obraz. Byśmy się przejrzeli w tym lustrze, jakim jest Chrystus. I by nie było w nas wątpliwości. Kiedy Pan Jezus dowiedział się, że Jan umarł, poszedł na modlitwę. Ja myślę, że ten moment dla Pana Jezusa był bardzo ważny, bo Jezus musiał coś zrozumieć, że na tym będzie polegała też Jego śmierć. Że na tym będzie polegała Jego śmierć, żebyśmy my mogli żyć, to On będzie musiał stracić życie. Musiał zobaczyć pewne światło Ojca w śmierci Jana Chrzciciela. Siostry i bracia, czasami nie rozumiemy naszego życia. Czasami chcemy iść za Panem Bogiem. I czasem jest tak, że jest nam trudno. Ale nawet nie wiecie, jak bardzo, jeśli trwacie przy Bogu, jesteście światłem dla tego świata, pogrążonego w mroku. Jak bardzo was dzisiaj świat potrzebuje do tego, by zobaczyć w waszym cierpieniu nieraz, w waszym zmaganiu się z sobą, obecność Boga, żeby kogoś zaprosić do bliskości z Bogiem. Jeśli ktoś z was chce zachować swoje życie, straci je. Ale jeśli ktoś straci swoje życie z powodu Jezusa, ten je zachowa. I na to umieranie wspólne nasze
a jednocześnie odradzanie się w Bogu. Po to, by być ludźmi szczęśliwymi. Bo chcemy rozeznawać wolę, jaka jest wola Boża w naszym życiu. Chcemy za tą wolą podążać. I gwarantuję wam, że jeżeli będziemy zdzierać nasze maski, nasze te przyzwyczajenia, nieuporządkowania, będziemy coraz bardziej ludźmi wolnymi. I przyjdzie taki moment w naszym życiu, że jak Chrystus powiemy, nikt mi już życia nie zabiera, nikt mnie nie zabija, nikt mnie nie niszczy, ja sam swoje życie oddaję. Bo rozczytałem miłość o wiele większą, która mnie prowadzi, która daje mi szczęście. To wszystko jest przed nami. Bo skoro nam Bóg dzisiaj daje to słowo, to znaczy, że chce, żeby w naszym życiu się wypełniło. I na to wypełnianie z serca wam błogosławię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.